TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Trochę wprost proporcjonalnie do sytuacji obu klubów w tabeli. Sytuacja nad Niebem w Chorzowie przed momentem się rozjaśniła. Zobaczymy, czy na długo, ale w obu klubach dzisiaj wszyscy mają nadzieję, że po meczu właśnie u nich zaświeci na dłużej słońce. Zobaczymy, czy tak będzie. Ruch Chorzów, Olimpia Elbląg, Tadeusz Danisz, zapraszam serdecznie na to spotkanie. Mecz siódmej kolejki na początek. Olimpia Elbląg traci, ale tylko dwie zdobyte bramki to najmniej w całej lidze. No i strzela tylko jeden zawodnik. Te dwie bramki, natomiast teraz już było bardzo groźnie. Dwie gości, jedna także w ekipie Ruchu. To właśnie pozyskane przed tym spotkaniem z numerem 18, Lukas Duriska, wypożyczony właściwie z Rakowa Częstochowa. No i uderzenie Chorzowiana konkretnie w tej sytuacji. Maciej Urbańczyk próbował z rezerwowych, oprócz niego sama dosłownie młodzież w Ruchu. To także jest pozytyw dla kibiców Ruchu, czy dla trenera Dariusza Fornalaka? No to już inne pytanie. Teraz nieprzygotowany taki strzał z PGE, GKS-em Bełchatów i ze Skrom pozwoliły Chorzowianom zdobyć pozytywny rezultat. Nawet remis. Teraz bardzo niepewnie Kamil Lech, widać, że te nerwowe minuty jeszcze towarzyszą bramkarzowi Ruchu. Teraz złapał się za głowę. Już widzimy, słyszymy może to zniecierpliwienie kibiców. Wcześniej domagali się tam tej piłki do Kowalskiego. Teraz do futbolu. Wszyscy mają jeszcze nadzieję w tym mieście, że te fajne, dobre czasy dla tego miasta w piłce nożnej wrócą. Dzisiaj może będzie taki początek, by w tym sezonie odbudować to pole karne, dośrodkowanie i ekwilibrystycznie trochę próbował zaskoczyć Kamila Lecha. Ciągnąć rywala z pola karnego, jednego zawodnika więcej? Nie, tym razem takie założenie, by po prostu odegrać piłkę partnerowi. Zobaczymy, to dośrodkowanie, Niebiescy, piłka poza polem karnym, Bogusz, no tym razem ten strzał mu nie wyszedł, młodziutki zawodnik. Tym razem miękkie dośrodkowanie. No wydawało się, że jest w stanie oddać strzał w tej sytuacji. Ta sytuacja w tabeli, jak wygląda także gra tej drużyny w tych pierwszych spotkaniach. Dwa zwycięstwa, cztery porażki. No i tylko jedno oczko wyżej, jeżeli chodzi o hierarchię ligową od Ruchu. No a z pewno głowy podobny. Podgórski nie zdecydował się na dośrodkowanie. No i teraz było groźnie. No nieudana, bo po prostu podanie będzie niedokładne. Jakub Kowalski mógł trochę chyba wszystko to inaczej rozwiązać. Raz dobrze Nowakowski, dobrze dla Ruchu. Przejął tą piłkę, niedługo się przy niej utrzymał. No i Kamil Lech. Wydaje się, że kontrolował lot tej piłki. Obst. Na prawą stronę Kowalski, teraz on bliżej środka, w polu karnym. Kowalski rozpędza się, Bogusz. W dwóch pierwszych spotkaniach, w dwóch poprzednich spotkaniach zdobył w taki sposób. Obie drużyny, jeżeli takim rezultatem zakończy się to spotkanie, na pewno nie będą zadowolone. W takim wypadku mówi się o dwóch rannych. Nikt nie jest zwycięzcą. Bogusz zdecydował się na strzał, miał trochę miejsca. No i w końcu ta próba. Naprawdę znaleźć się w dogodnej sytuacji, no ale zabrakło tych kilku metrów i zrozumienia z Wojtkiem Kędziorą. Jeszcze jedna próba Ruchu, zamieszanie, no ale dobrze tam w defensywie. Tomasz Lewandowski i Kamil może nie są zadowoleni, ale ten wynik pokazuje coś innego, że trzeba każdy punkt doceniać. No i jak na razie mogą być zadowoleni, teraz niewiele znowu zabrakło. No i Londyn, teraz goście szybciej. Tam rozeznali się w środku pola. Kamil Lech. Niepewnie, no ale przede wszystkim skutecznie. W każdym razie bardzo młoda jedenastka. Teraz Ruchuwalski. No i niepewnie teraz bramkarz Dawid Kapłon. W godnych sytuacji, czy to po stałym fragmencie gry, czy też po prostu po jakiejś stworzonej czystej sytuacji. Teraz próba, no ale w taki jeden, jedyny strzał. Michał Walski. Coraz większe emocje w tej końcówce. No i mamy rzut karny. Rzut karny dla niebieskich. W zamieszaniu trudno dostrzec. Widzimy raz jeszcze, co się tam stało. No trochę mieliśmy zapasów. Raz jeszcze. No i kto ustawi piłkę? Wojciech Kędziora. Tak. Wojciech Kędziora.
Kędziora, gol, 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 gol! 1-0 dla Ruchu Chorzów. Bramka może nie efektowna, ale na pewno efektywna, chociaż jeszcze tutaj niczego nie przesądzajmy. Niebiescy w każdym razie prowadzą ze Skrom, przepraszam, z Olimpią Elbląg. Oczywiście te emocje nam się tutaj udzielają wszystkim. Ciepło, ale przed momentem, przed bramką Ruchu było chyba bardzo gorąco. Ta temperatura skoczyła do 30 co najmniej 3 stopni. Teraz natomiast Ruch jeszcze szansa, jeszcze jedna próba. No i będzie rzut rożny, a więc cały czas nie będzie już rzutu rożnego. Nie było w pierwszej połowie rzutu z autu dla gości, w drugiej nie ma rzutu rożnego dla Ruchu, ale to wszystko traci sens w tym momencie z perspektywy kibica Ruchu, bo Chorzowianie wygrywają z Olimpią Elbląg 1-0. Rzut karny zamieniony na bramkę przez Wojciecha Kędziorę w samej końcówce.